Cześć, mam na imię Paweł i zapraszam Was na pierwsze w tym semestrze wydanie Camp News. Wracamy po dłuższej przerwie w całkiem odmienionej formie. Mam nadzieję, że tym razem przypadniemy Wam jeszcze bardziej do gustu. A oto co dla Was przygotowaliśmy. Na początek sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów. Następnie odwiedzimy Czechów, którzy zalegalizowali posiadanie marihuany. A na koniec przyjrzymy się studenckim zakazom. Jak zwykle zima przyniosła nam nie tylko śnieg, mróz i fatalne warunki na drogach, ale też dodatkowe kilogramy. Kto kiedykolwiek próbował się ich pozbyć, ten dobrze wie, że nie jest to zadanie proste. Semestr letni to czas nowych postanowień, dlatego większość studentów właśnie w nim upatruje szansy na zgubienie zbędnych kilogramów. No bo przecież kto nie chciałby mieć atrakcyjnej sylwetki na lato? O tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, przypomina Grzegorz Frąc. Większość studentów problemy sesyjne ma już za sobą. Gdy ubyło już tych naukowych, u wielu pojawiły się zupełnie inne. Dodatkowe kilogramy i nieatrakcyjna sylwetka. Bartłomiej Bloch, który trenuje boks tajski, ma dla studentów kilka rad. Myślę, że student, który ma problemy z sylwetką, który po prostu obijał się przez całą zimę, powinien zacząć pracować nad sobą, powinien zacząć od małych kroczków. Nie można od razu rzucać się na głęboką wodę. Nie wszyscy jednak mają możliwość wyczynowego uprawiania sportu. Uniwersytet Ekonomiczny wychodzi naprzeciw studentom, którzy chcą poćwiczyć jedynie rekreacyjnie. W programie każdy ze studentów ma w zależności od wydziału od 60 do 90 godzin WF-u. Za każde zajęcia ponadprogramowe student musi zapłacić, z tym, że są to w zasadzie opłaty symboliczne. Poza uczelnią zabłocone boiska i chodniki dyskwalifikują najprostsze pomysły. Topniejący śnieg nie pozwala również na te bardziej kreatywne, jak zjeżdżanie na sankach. Może więc rozwiązanie studenckich problemów znajdziemy w klubie fitness. Zapraszamy tutaj do ćwiczeń u nas na siłowni. Jeżeli chodzi o jakąś pomoc, no to oczywiście kadra trenerska jest na takim poziomie, że dysponuje wiedzą i może pomóc w każdej sytuacji każdemu studentowi. Ćwiczenia to nie wszystko. Ważna jest również dieta. W uczelnianych automatach kaloryczna bomba na wyciągnięcie ręki. Szansy szukać trzeba w bufecie. Na naszym stołu można oczywiście zjeść coś zdrowego, między innymi warzywa gotowane. Bardzo często też podajemy lasagne ze szpinakiem, jest to dobra alternatywa do dań mięsnych. Widać więc, że możliwości są. Nie od dziś wszak wiadomo, że... W zdrowym ciele zdrowy duch. To stara prawda, której nie sposób zaprzeczyć. Dlatego właśnie z kanapy warto wstać już dziś. Od jutra do wakacyjnego wypadu na plażę dni będzie już o jeden mniej. Dla Campus TV Grzegorz Frąc. Debata nad legalizacją marihuany znów w modzie. Tym razem za sprawą naszych południowo-zachodnich sąsiadów Czechów. W tym kraju od 1 stycznia można przy sobie posiadać niewielkie ilości narkotyków, m.in. kokainę, heroinę czy marihuanę. W Polsce legalizacji nie ma. Mimo to kupienie nasion konopi indyjskiej nie stanowi żadnego problemu. Nasiona się sprzedają, bynajmniej nie po to, by na nie patrzeć. Tematowi legalizacji przyglądała się Dagmara Just. Przez zalegający śnieg niektórzy z nas zapomnieli już, jak wygląda trawka. Jednak pomimo mrozów rośnie ona u naszych sąsiadów Czechów i to całkowicie legalnie. Od 1 stycznia w Czechach dozwolone jest posiadanie przy sobie do 15 gram marihuany. I think it's fine. I think they should legalize it. I think it would probably cut down on a lot of other legal issues, criminality that happens around. W Polsce stosunek do tego miękkiego narkotyku jest bardzo zróżnicowany. Jeżeli byłoby zalegalizowane, no wielu by może to do drogi już do cięższych, twardszych narkotyków. Gdy po prostu jakby zlikwidowało tą szarą strefę, tą właśnie ten czarny rynek. Ktoś chce zdobyć marihuanę, zdobędzie ją w sposób legalny lub nielegalny, więc uważam, że jednak powinna być ona zalegalizowana. Problem posiadania lub handlu marihuaną jest duży, pomimo że grożą za to surowe kary. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa jest znaczna ilość środków odurzających, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Marihuana to używka najczęściej towarzysząca imprezom w dyskotekach czy koncertom. Palenie zioła jest elementem kultury różnych stylów muzycznych, a zwłaszcza muzyki reggae. Ja nie jestem jakimś przeciwnikiem jointów i nigdy nie będę, bo sam je przez wiele lat paliłem. Wiele osób palących liście konopi indyjskich sądzi, że dzięki nim mogą szybko wprawić się w dobry nastrój.
Jednak bycie na haju trwa krótko, a konsekwencje palenia są długofalowe. Życie staje się takie szare. Ogarnia ich taka pustka i taka jałowość życia, że nic ich nie cieszy. Poza właśnie jedyną myślą, że znów zapalić i to się jakoś tak chemicznie podkoloryzuje. Narkotyk, który tak miękko wprowadza w świat narkotyków. Pomimo wielu zagrożeń, zdobycie marihuany nie stanowi dla potencjalnych klientów żadnego problemu. Jak koledzy palą, to dostają to od innych kolegów, którzy są dealerami i myślę, że nie ma problemu dużego. Za pomocą internetu legalnie można nabyć nasiona konopi indyjskich. Nasiona są legalne, tak? My mamy firmę, działamy na firmę, a jeśli pani chce uprawiać nasiona, to nie we wszystkich krajach jest to legalne, to trzeba mieć na uwagę. W Polsce zwolennicy trawki muszą nadal zadowalać się tą rosnącą w parku czy na ogrodzie. Jednak nadchodzi wiosna, więc w sumie nie powinni narzekać. Dla Camp News Dagmara Just. To nam wolno, tego nam nie wolno. Zakazy i nakazy towarzyszą nam już od dzieciństwa. Nie ma więc co się dziwić, że również w życiu studenckim mamy z nimi do czynienia. O tym, że nie wolno jeździć na gapę, waletować czy ściągać, każdy wie. Nie każdy natomiast wie, że już niedługo nie będzie można palić w miejscach publicznych. W szczególności zakazom przypatrywała się Ewa Baszak. Bycie studentem nie zawsze oznacza beztroskość i wieczną zabawę. Musi on podporządkować się pewnym zasadom, ale zwykle musieć nie oznacza chcieć. Weźmy na przykład komunikację miejską. Mimo statusu studenta jest on zobowiązany do kupna biletu. Jak raz mnie złapał kanar, to już odtąd nie jeżdżę na gapę. Są tak tanie bilety, że można sobie właśnie pozwolić na dwie linie. Jazda na gapę to tylko kropla w morzu tego, czego studenci nie powinni robić, a robią. Zjawisko stare jak świat, ściąganie, nadal jest popularne. W tramwajach uczciwość studentów weryfikują kontrolerzy, a na uczelniach wykładowcy. Podejrzewam, że widzą wszystko, tak na dobrą sprawę niektórzy przynajmniej, ale przymykają oko, niektórzy bardziej restrykcyjnie. Jak ktoś bardzo po prostu notorycznie ściąga, rozmawia, to wtedy zabierają kartkę. Kto zdecydował się na życie w akademiku, również musi przestrzegać pewnych zasad. Z alkoholem jest różnie, spory fajek jest w ogóle nieprzestrzegane, dlatego z waletowaniem no to jest ciężko teraz ze względu na kamery na piętrach. Studenci łamią zakazy, bo nie boją się kar. Ciekawe więc, czy spodoba się im pomysł wprowadzenia ustawy zakazującej palenia w miejscach publicznych. Każdy może robić co to chce, prawda? Powinny być wydzielone miejsca dla palaczy, jestem tego zdania. Jednak no dla mnie będzie to korzystne, bo po imprezie zapach na odzieży jest brzydki. Jeżeli to są takie miejsca jak przystanki autobusowe albo urzędy, jakieś miejsca publiczne, no to jak najbardziej tak, jestem przeciwko paleniu w tych miejscach. A jakie zdanie na temat palącej młodzieży ma starsze pokolenie? Uważam, że zakaz palenia jest bardzo słuszny i powinien być jak najszybciej wprowadzony i przestrzegać młodzież wszelkimi możliwymi sposobami, żeby nie paliła. Życie podczas studiów wymaga przestrzegania wielu konwenansów, ale można na to spojrzeć z drugiej strony. Ja się spytała, jak my postrzegamy bycie studentami, to my powiemy, że jest super. A co do wprowadzenia zakazu palenia, być może skończy się tak jak w akademikach. Ogólny zakaz jest, ale tak każdy ma to w nosie. Dla Camp News Ewa Baszak. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień.